Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby rozmawiać o książkach, a czasem nie o książkach. I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj opowiem o czymś innym. Napisałem taki tekst o tej nieszczęsnej wypowiedzi prezydenta Turcji, pana Erdogana, który ma dziwne imię, nie wiem jak je wymawiać i ono brzmi w moich uszach tak, no, że lepiej nie. Więc będę go tytułował panem. Więc pan Erdogan powiedział, a raczej próbował wymusić przez swoją wypowiedź cofnięcie klauzuli bezpieczeństwa dla Polski i krajów bałtyckich tuż przed szczytem w Londynie. To było bardzo brutalne i takie azjatyckie zagranie w takich kategoriach, jak to myśmy przyzwyczaili się rozumieć politykę azjatycką. I pan Erdogan poczuł się na tyle mocny, żeby ową kwestię wygłosić i wszyscy uznali, że to jest naturalne. No więc proszę Państwa, nie jest to naturalne. Nie wiem, co się stało, że jakich narzędzi użyto, żeby on wycofał się z tej swojej wypowiedzi. Natomiast chciałem zwrócić na dwie kwestie uwagę, bo on się w końcu wycofał. Ja taką deklarację tam złożyłem jako publicysta niezależny, który może sobie pisać, co chce. Złożyłem taką deklarację, że no, trzeba było go przywołać do porządku. Rzeczywiście on został przywołany do porządku i to też trzeba by było podkreślić, że to nie jest tak, że pan Erdogan dobrowolnie się wycofał z tej swojej wypowiedzi, ale on został przywołany do porządku, ponieważ ludzie się uwielbiają narkotyzować grozą, szczególnie kiedy ta groza jest jeszcze odległa i w ten sposób próbują no, coś sobie tam załatwić wewnętrznie, tak, jakoś się dostymulować. To było dość istotne, żeby go przywołać do porządku, natomiast co jest ważne? To jest ważne, że pan Erdogan, przywódca państwa tureckiego, solidnie uzbrojonego po zęby, to taka tradycja jest w Turcji, że oni są zawsze dobrze uzbrojeni chyba, z jakimiś małymi przerwami dziejowymi, nie wymienił wśród tych krajów, którym trzeba odmówić klauzuli bezpieczeństwa, ani Czech, ani Węgier, ani w ogóle niczego, co znajduje się na południe od Karpat. To jest moim zdaniem istotne, dlatego że oznacza, że on szykuje się do wpływania na politykę tych krajów i być może liczy na to, że jeżeli Stany Zjednoczone osłabną, Europa Zachodnia osłabnie, ponieważ napakuje się tam imigrantów, którzy będą rozwalać system, tak, i wprowadzać swój, no to podział Europy będzie wyglądał tak, że Amerykanie będą musieli zrobić jakiś porządek na Zachodzie, Turcy na Bałkanach, a Bałkany pan Erdogan zdaje się rozumieć w ten sposób, że one sięgają do Karpat, a ten skrawek nieba i ziemi, na którym jesteśmy my oraz Pribałtyka, no, wróci tam, gdzie był przez 50 lat od wojny, tak? Czyli wróci pod skrzydła towarzyszy radzieckich. O takich bytach jak Ukraina to pan Erdogan nawet nie wspomina, no bo to nie jest w ogóle coś, co spędzało mu sens powiek, on w ogóle tego nie traktuje serio, tak? O Białorusi szkoda mówić. No więc to jest moim zdaniem dość zaskakujące i państwa, ja nie wiem, co jest z państwami na południe od Karpat, jak one widzą dalszą swoją przyszłość wobec takiej deklaracji, która zapewne nie jest ostatnią. To nie jest tak, że to się już skończyło. To się dopiero zaczęło i on będzie jeszcze raz próbował i jeszcze raz próbował i jeszcze raz próbował. Myślę, że powinien się zostać wdrożony jakiś plan edukacji przywódców państwa tureckiego. Może jakaś instytucja, którą powoła do życia wicepremier Gliński, mogłaby się tym zająć, ale to jest ważne, żeby nauczyć przywódców państwa tureckiego, obojętnie kim by oni nie byli, odnoszenia się z większą estymą, bo już to nawet nie chodzi o szacunek, z większą estymą do nas tutaj. To pewnie nie będzie łatwe, natomiast sądzę, że jest to konieczne.
Sądzę, że jest to konieczne. No i też uważam, że najgorsze, co można zrobić, najgłupsze, co można zrobić, to zdradzać jakiekolwiek oznaki słabości wobec takich wypowiedzi i okazywać jakąkolwiek kokieterię, czy tam otwierać jakieś przestrzenie porozumienia, bo przestrzenie porozumienia otwiera pośrednik, proszę Państwa. Takie są zasady, a nie człowiek, który siada na negocjacji. A pan Erdogan ewidentnie rozpoczął jakieś negocjacje. Nie wiemy dokładnie z kim, bo nie jesteśmy w stanie z tej pozycji, w której się znajdujemy, ustalić, kto go przywołał do porządku. Tak? Czy to były jakieś działania naszych tutaj lokalnych sił? Nie mówię od razu, że chodzi o prezydenta, ale o coś innego. Są też inne siły. Czy też był to nacisk zewnętrzny? Te pomysły, którymi karmi się pan Erdogan, są głupie, a jeżeli w Europie leżącej na południe od Karpat są jakieś siły, które usiłują albo wiążą jakieś nadzieje z tymi wizjami rozsnuwanymi przez pana Erdogana, to dobrze by było, jak mawia mój kolega Wiesiek, żeby przywódcy tych sił wzięli sobie miednicę, napełnili ją lodowatą wodą i kucnęli w niej bez gaci. Przepraszam, że tak mówię, ale to jest dobra terapia na tego rodzaju pomysły. Jeżeli ktokolwiek na Węgrzech, w Rumunii, w Czechach, bo ja rozumiem, że w Bułgarii takich osób nie ma, na Węgrzech, w Rumunii, w Czechach liczy na to, że wzmocnienie pozycji Turcji i jej wpływów w Europie na południe od Karpat wpłynie jakoś korzystnie na ich obecne położenie, no to jak mówię, miednica, zimna woda i trzeźwiejemy. Nie można do tego dopuścić. To jest sprawa najważniejsza, dlatego że, tak jak to napisałem, Turcja jest po pierwsze konglomeratem, po drugie narzędziem. W rękach sił czasem rozpoznanych, a czasem nierozpoznanych. Tak? Interesy nad Bosforem mają wszyscy wielcy tego świata. No i tak przeze mnie zawsze źle traktowany Londyn jeszcze na tym tle nie wygląda najgorzej, dlatego że interesy Londynu koncentrują się w Grecji, no też oczywiście w Turcji, ale to daje pewną nadzieję, tak, że jest jakaś potęga, której nie zależy na przesadnym rozrośnięciu się wpływów tureckich i która być może ma takie sposoby, żeby pana Erdogana powstrzymać, ale tak naprawdę. Nie wiem, jak to jest do końca, proszę Państwa, dlatego że w Polsce nie ma żadnej publicystyki, ani być może jest, być może nawet są prace naukowe o Turcji i Turkach i polityce tureckiej w ostatnich latach. Jeżeli ktoś na uczelni jakiejś zajmuje się tą problematyką, ja będę zainteresowany zaproszeniem kogoś takiego na konferencję, bo to jest wszystko dla większości ludzi czarna magia, tak? Publicystyka polityczna koncentruje się wokół jakichś bardzo powierzchownych spraw dotyczących właśnie Rosji, Niemiec, ewentualnie już nawet nie to, tylko Stanów Zjednoczonych, tak? O takiej kwestii jak Turcja nie mówi nikt, a jeżeli to się mówi o tym w kontekstach przebrzmiałych, czyli XVI-XVII wiecznych, tak? Poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył i temu podobnych anegdotkach, z którymi się karmimy po to, żeby się jakoś tam uspokoić, tak? No więc, tak jak już mówiłem, Polaki, Węgier nie muszą być bratankami, a przywódcy tureccy mogą mieć Lechistan w dużym poważaniu, co też i się okazało przy okazji szczytu w Londynie i wypowiedzi pana Erdogana. Cieszmy się, że on to zdanie zmienił. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, proszę Państwa, to jest taka, jak zareagowały media opozycyjne. To jest groza. One zareagowały na to z entuzjazmem. To znaczy pojawiły się takie wypowiedzi, że oto prezydent Erdogan pogroził palcem rządowi PiS. Ja nie wiem, ile i czego trzeba się napić, żeby tego rodzaju komunikaty emitować, ale to zwykły spirytus to za mało. On czymś musiał być zaprawiony. Jakimś kwasem, bo to jest niezwykłe, ale były takie wypowiedzi. Erdogan pogroził rządowi PiS.
Erdogan nie pogroził rządowi PiS, proszę państwa, on pogroził nam wszystkim. I wobec takiej sytuacji jakiekolwiek wypowiedzi sugerujące, że może coś dobrego wyniknąć z tych koncepcji, które się kryją za tym roszczeniem pana Erdogana, no, to jest czyste szaleństwo. Więc znaczy wyrazy tej złej woli, tak? No, też głupoty, prawda? Można to mnożyć, ale naprawdę nie mnóżmy epitetów, bo te wszystkie kłótnie, które ciągle trwają, które słyszymy i my się opowiadamy po jednej i po drugiej stronie, to nam wszystko tylko i wyłącznie zawęża optykę i spłyca problemy i my się w końcu nie umiemy niczego dowiedzieć. Tak? Nie szukamy informacji, a szukamy ekscytacji. No i je dostajemy, no bo to jest znowu ekscytacja. No? Ja się codziennie zajmuję produkowaniem ekscytacji i idzie mi w ogóle znakomicie. Więc poszukajmy czegoś innego. Taka propozycja. Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.